czołem. Witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy Cyberpunk 2077 na moim skromnym kanale. Oczywiście jestem generał Karol 92. Już to inny mógł być. Chyba, że mi się włamali. Ale nie ma odpowiedzi podobnie. Na razie. No, teraz pomagamy Johnemu. Mamy śmiecho. Naprawdę, to ja się krytycznie uciszam i życzę wam przyjemnego oglądania. Co, lepiej ci? Nie.
Widziałem w mieście dziwny obraz i pomyślałem sobie, że to coś z twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałem skan. Obejrzyj sobie. Wielkie arkanum Tarota. Wyższa siła udziela ci wskazówek. Wielkie arkanum? Co to jest? Karta Tarota. Archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu albo etap w wędrówce przez życie. Wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole Tarota? Albo do Silverhanda, albo do obu naraz, bo przecież teraz we dwóch tworzycie jedno. Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światłu nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze, to co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam? Na twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Dalej nie wiem, co mam zrobić z tym znaleziskiem. Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiał zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No nie wiem. Wróć do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić, co widziałeś. Wiesz, widziałem jeszcze więcej tych dziwnych murali. Nabrały sensu? Ułożyły się w historię? Nawet jeśli mają jakiś sens, to nie wiem jaki. Tarot jest opowieścią o wędrówce głupca. Pokaż mi, co dotąd odkryłeś, a powiem ci, co cię jeszcze czeka. Spójrz. Brakuje dwóch arkanów. Sądu ostatecznego i diabła. Myślę, że oba związane są z kluczowym momentem twojego życia, który nastąpi niebawem. Czym jest sąd ostateczny? Jedną z możliwych przyszłości. Jest odkupieniem, transformacją, przebudzeniem. Anioł z trąbą wyznacza kres dawnych czasów i wzywa do odrodzenia, nowego początku. Wolałbym uniknąć diabła na swojej drodze, cokolwiek on oznacza. To karta drzemiących człowieku pragnień, ale też woli przetrwania. Nie brzmi to aż tak złowieszczo. Diabeł reprezentuje również fałszywy świat, pułapkę pragnień. A o co chodzi z wędrówką głupca? Głupiec to ty i Silverhand. Przeszliście razem długą drogę. Odkryliście swój potencjał. Gdzie zmierzamy? Waszym celem jest świat. Ostatnie arkanum. Obaj wydaliście światu wojnę, więc macie dwa wyjścia. Zwyciężyć lub zawrzeć pokój. Wojnę można też przegrać. Niestety to prawda. Dziękuję, choć niewiele zrozumiałem. Zrozumiesz, gdy przyjdzie pora. Ja też nie potrafię wyjaśnić wszystkiego. Jedyne, co Tarot do mnie mówi, to, że świat osiągniesz jedną z czterech dróg. To znaczy? Ostatni krok wędrówki nastąpi przez słońce, gwiazdę, umiarkowanie lub diabła. Mogę też umrzeć i nigdzie nie dojdę. Przecież nie dopuścisz do tego. Weź to, proszę. Tylko tak mogę ci pomóc.
Powodzenia, Vi. Którąkolwiek drogę wybierzesz. Co się tak na nie gapisz? Moja znajoma kiedyś tu pracowała. I co się z nią stało? Umarła. Nie, zmieniła branżę i wyjechała. Już myślałam, że nie przyjdziesz. Szczerze mówiąc, nie powinienem. Czemu? Normalnie biorę zlecenia od fikserów. Klienci, którzy ich omijają, zwykle oznaczają kłopoty. Mnie po prostu zależy na dyskrecji. O kurwa. To ty! Tak, to ja. Lizzie Weezy. Usiądź, proszę. Porozmawiajmy. Okej, to o co chodzi? Pewnie się domyślasz. Mam kłopot. Jaki? Dobre pytanie. Mam za sobą trudny rok. Straciłam wenę, sama nie wiem, kiedy ostatnio wypuściłam coś wartego uwagi. A co najgorsze, zakochałam się. To nie jest problem. Dla mnie jest. Ja mam coś do powiedzenia. A to mnie rozprasza. Odciąga od mojej sztuki. Mówimy o mężczyźnie? O kobiecie? Cholera, te pieprzone ręce. Czasem wydaje mi się, że ledwo coś musnę, a lecą iskry. Mówimy o mężczyźnie. Nazywa się Liam. Liam Norton. Jesteśmy razem od kilku miesięcy. I myślę, że mnie zdradza. Okej. A czemu go w ogóle podejrzewasz? To jest takie banalne, że aż wstyd mówić. Rozmowy telefoniczne prowadzone szeptem w kiblu, dziwne rachunki, tajemnicze spotkania w środku nocy. Jest jakaś konkretna sytuacja, która zapadła ci w pamięć? Pamięć to... To jest drażliwy temat. Czemu? Nie znamy się aż tak dobrze, Vi. Rozmawiałaś z nim? Powiedziałaś mu w twarz, o co go podejrzewasz? Słodki jesteś. My nigdy nie jesteśmy sami. Zawsze otacza nas wianuszek asystentów, PR-owców, makijażystów.
Gdybym chociaż na chwilę przestała się do niego uśmiechać, jutro pisałyby o tym wszystkie gazety w mieście. Rozumiem. Gówno rozumiesz. To trzeba przeżyć. Poczuć miliardy par oczu na własnej skórze. To potrafi być piękne. Ale czasem przeraża. Liam Norton. Nie kojarzę. Powiedz mi coś o nim. Około 40. Czuły. Typ faceta, któremu nigdy niczego nie brakowało. Znasz takich? Ze słyszenia. Jak się poznaliście? Jest moim menadżerem. Wiem, jak to brzmi. Nie chciałam tego. On nawet nie jest w moim typie, ale... Ale? Można mieć ciało z chromu, a z sercem wciąż ten sam problem. Nie wybiera. To co konkretnie mam zrobić? Czego oczekujesz? Dowodów. Wtedy zakończę ten związek. Definitywnie. Liam jest częstym gościem w klubie Riot. Myślę, że to tam się z kimś spotyka. Chcę wiedzieć z kim. Ustalisz to dla mnie? Porozmawiajmy o pieniądzach. Dostaniesz je. Taką mam nadzieję. Pytanie ile? Boże, jakie to przyziemne. Nie mam pojęcia. Dużo. Zadowolony? Wiesz, dla nas, zwykłych śmiertelników, takie kwestie mają duże znaczenie. Często życia albo śmierci. Nie moralizuj mi. Bierzesz tę robotę czy nie? Możesz na mnie liczyć. Doskonale. Pamiętaj, że oczekuję konkretów. Najlepiej taśma albo zdjęć. Będę mieć to na uwadze. Dobrze. A teraz już idź. Ty gdzie? Klub zamknięty. Słuchaj, szukam takiego jednego typa. Nazywa się Liam. Liam Norton. Wiesz, gdzie go znajdę? A? Odpierdol się, koleś. Nie gadam z tobą. Przemyśl to, bo będziesz żałować. Jeszcze słowo, a spuszczę ci taki wpierdol, że trauma Tim ci nie pomoże. Wypad, ale już!
Hej, Linda. Szampan do Viprumu. Raz, raz. Okej, tylko wystawię rachunek dla trójki. Szukam Liama. Liama Nortoma. A, ten. Kurwa, nie znoszę typa. Niskie napiwki. Aha. I to tylko strasznie arogancki koleś. A ta jego laska jeszcze gorsza. Laska, mówisz? Ciekawe. Gdzie go znajdę? Wiesz, że nie mogę ci powiedzieć. Nie możesz, mówisz. A wiesz, co ja mogę? Rozgnieść twój łeb w palcach jak pustą puszkę. Zastanów się, czy chcesz mi odmówić. Dobrze się zastanów. Jest w VIP roomie z jakąś kobietą. Chyba ważna okazja, bo zamówili szampana. Ale ten, jak coś, to nie gadaliśmy, tak? Jasne. Miła niespodzianka. Potraktuj to jako wyraz mojej wdzięczności. Zdaję sobie sprawę, że nieczęsto dajecie zgodę na użycie relika, a jeszcze rzadziej zezwalacie na stworzenie engramu żyjącej osoby. Cóż, Arasaka przygląda się karierze Lizzie z wielkim zainteresowaniem. Byłoby szkoda, gdyby zakończyła się przedwcześnie. Dlatego kopia zapasowa wydaje się rozsądnym rozwiązaniem. Właśnie. A czy z tego zapisu da się usunąć pewne niepożądane cechy? Bo Lizzie od czasu konwersji, no nie jest sobą. Obawiam się, że to niemożliwe. Engramu zapisanego w systemie Secure Your Soul nie można edytować. A o jak poważnych zmianach mówimy? Bardzo poważnych. Czasami jej nie poznaję. A czasami, nieważne, wypijmy za współpracę. O cholera. Słyszałeś to samo, co ja? Relik. Chcą z nią zrobić to samo, co ze mną. Nie do końca. Ciebie zabito, a tu chodzi o kopię zapasową. Kopię zapasową? Wi. Mówimy o człowieku, a nie o folderze ze zdjęciami z wakacji. Facet nawet jej nie spytał. Robi to za jej Nie ma prawa, żeby coś takiego robić. Nikt nie powinien mieć takiego prawa. Zwłaszcza bez jej wiedzy. Cholera. Jak i coś takiego powiedzieć? Nie musisz. W pokoju jest kamera, więc są też nagrania. Co ty tu robisz? Zamawialiście szampana, tak? Tak. Już go nawet pijemy. A, okej. Okay. Przepraszam. W systemie było, że zamówienie do realizacji. Gówno mnie interesuje twój system. Zjeżdżaj.
Ej! Co ty tu robisz? Czy to nieoczywiste, Liam? Podsłuchuję was. Co? Nie wiem, kim jesteś, ale wpakowałeś się właśnie w poważne kłopoty. I za to mi płacą. Co? Kto cię tu przysłał? Mów! Ale już! Chciałbyś wiedzieć, co? Spokojnie. Wszystko w swoim czasie. Przekażę, komu trzeba, o czym tu sobie gruchaliście. I będzie się działo. Ej, hej, hej, czekaj, kurwa! Słuchaj, ja ci zapłacę, okej? Okay? Zapłacę, ile chcesz. Tylko zapomnij, co tu było mówione, okej? Okay? Może przystanę na tę ofertę. Ale chcę najpierw usłyszeć, czemu to robisz. Liam, nie. Arasaka stanowczo. Pierdolić Arasakę. Boję się o nią. Lizzie, ona chciała przejść pełną konwersję, tak? Wymienić całe ciało na chrom. Zrobiła to, ale coś poszło nie tak. Na początku miała tylko problemy z pamięcią, z koncentracją, ale teraz zmieniła się. Wszyscy się zmieniamy, Liam. Zwykle na gorsze. Nie rozumiesz. Kiedy z nią rozmawiam, jestem przerażony. W niej jakby coś tylko cholera. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Nie szkodzi. Nie mnie się będziesz tłumaczyć. Nie, chwila. Zapłacę, ile trzeba. Tylko nikomu nie mów. Błagam cię. Lubisz tak załatwiać sprawy, co? Sypnąć kasą, a problemy, puf, znikają. Nie tym razem, obawiam się. Ochrona! Intruz! Do mnie! Co się dzieje? Mam informację o Liamie. I co? Jest tak, jak myślałam? Nie. Jest gorzej, Lizzie. Dużo, dużo gorzej. To znaczy? Słuchaj, nie znam wszystkich szczegółów, ale Liam chce stworzyć twój engram. Skopiować cię. Co? Ale dlaczego? Mówił, że się boi. O ciebie. O siebie. Nie. Nie wierzę. Słyszysz? Nie wierzę w ani jedno słowo. To są kłamstwa. Mam nagrania. Poszło. Odsłuchaj sobie. Nie. Nie, to... Nie, ja pierdolę! Prawda? Znalazłeś mój dochodzenie?
Dobrze cię słyszeć. Rozumiem, że paramedycy poskładali cię do kupy. Jak widzisz. Choć gdyby nie ty, nie mieliby czego zbierać. Nie miałam okazji podziękować. Był z tobą jeszcze jakiś Latynos, prawda? Przekaż mu moje wyrazy wdzięczności. Jackie nie żyje. O, przykro mi. Czy to przeze mnie? Nie, przez Arasakę. Zginął niedługo po tym, jak cię uratowaliśmy. Miło, że o nim pamiętasz. Udawałby, że go to nie obchodzi, ale tak naprawdę byłby dumny. Ex-gangster od 7 boleści. No, ale my żyjemy nadal. Na czym stanęliśmy? Pytałam o databank. Od razu do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka. Był w noży kosiarzy. Sandra? Jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wymówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Zrobiło się trochę emocjonalnie. Nie jestem dobry w klepaniu po plecach. Możemy wrócić do rzeczy? Masz rację. Wybacz. Powinnam się skupić na nowych problemach. Znowu mówimy o tobie, czy już o zleceniu? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Sandra? To ja, Vi! Mam twój databank! Sandra? Odezwij się! Jesteś tam? Nikt cię nie stracił? Jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank?
Ładne mieszkanie. Urządzone z gustem. Dziękuję. Nie chodzi o kosiarzy? Więc o kogo? Czy to ważne? Wybacz, ale nie płacę ci za zadawanie pytań. Uratowałem ci życie. Nie uważasz, że jesteś mi coś winna? Z tego, co mi wiadomo, dostałeś za to pieniądze. Byłam po prostu jednym z twoich zleceń. Możemy wrócić do databanku? Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Również od ciebie. Powiedz, sprawdziłeś może, co właściwie na nim jest? Dobra, nie będę ściemniać. Sprawdziłem go. Wiem wszystko. Tak myślałam. Co zamierzasz z tym zrobić? Pogratulować i życzyć dalszych sukcesów. Hakujesz Night Corp? Szanuję. Ja... Dzięki. Jeśli rzeczywiście zrealizują ten projekt... Każdy będzie mógł zostać ich potencjalną marionetką. Bałaś się, że ktoś od nich może mnie śledzić. Zgadłeś. Night Corp ma solidne zabezpieczenia. Blackouter i Fireshaft mogą się schować. Musiałaś napisać kilka niezłych demonów. Spakowałaś je impem? Nie lawiatanem. Trzypak to jednak trochę za mało, jeśli porywasz się na Night Corp. Żeby wykorzystywać AGI do warunkowania pracowników? Przerażające, co? Wi, mogą to zrobić z każdym. To jest dopiero przerażające. Dzięki za pomoc, trzymaj. Dołączyłam też mały bonus dla kolegi po fachu. Dobrze spotkać żywy dowód na to, że nie siedzę w tym sama. Dzięki i powodzenia. Thank you.
Dzięki. Miło cię znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Główny punkt mojego programu. Już za moment wszystkiego się dowiesz. Night Corp... Wiem, czyje fiuty ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson. Usiądź, proszę. Wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Udało ci się rozwiązać zagadkę śmierci poprzedniego burmistrza. Ufam więc, że mogę ci powierzyć również tę sprawę. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, kumam. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno. Niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep. Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie, nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu. Możliwe, że Jefferson go spłoszył. A ci ochroniarze z SSI, co to za firma? Są na rynku od 15 lat. Mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Myślę, że SSI może kogoś kryć. Przychodzi ci ktoś do głowy? Weldon Holt. W końcu zabił poprzedniego burmistrza. W dodatku przegrywa z Jeffem w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vi coś znajdzie. To co?
Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. No to chodź. Oprowadzę cię. Może lepiej się z tym nie ociągać. Wolałbym sam się tu rozejrzeć. W porządku? Tak, jasne. Będę tuż obok, w razie czego. Mostek dowodzenia, magazyn i pieczarnia. Crunchfood? Musicie być z Jeffem naprawdę zapracowani. Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio nie je niczego innego. To osobisty komputer Jeffa. Nie sądzę, żebyś znalazł w nim cokolwiek na temat włamania. Głosuj na Peraleza. Wydatki na kampanię i pasję sztabowców idą z naszego prywatnego konta. Dlatego składujemy tu materiały kampanijne. Tak jest po prostu taniej. Szczęśliwa rodzinka. To wasza córka? Tak. Zoci nasz skarb. Ale przebywa za granicą, na uniwersytecie. Za granicą? Europa. Prestiżowa uczelnia, dobra edukacja. Wiem, za oceanem, daleko, ale z uwagi na wybory, tak jest bezpieczniej. Wydział prawa na Sukaga w Berkeley. Wygląda prestiżowo. Oboje z mężem kończyliście ten sam wydział? Kosztowne studia. Mieliśmy szczęście. Załapaliśmy się na pełne stypendium z Fundacji Knighta. To organizacja dobroczynna założona przez wdowę po Richardzie Knight. Pomogli wielu nieuprzywilejowanym, ale zdolnym studentom. Pistolet. To Jeffa? To jest nasza sypialnia. Nie, mówię, ale... Tak, to ten, po który sięgnął Jeff tamtej nocy.
ślubna fotografia? Ciekawe tło. Zależało mi na niebieskich różach. Zamówiliśmy ich całą ciężarówkę. Niebieskie róże? Jesteś pewna? Przecież te kwiaty na zdjęciu są czerwone. No tak. Faktycznie nie mieli niebieskich, pamiętam. Ślady krwi. Wyczyszczone, ale niezbyt dokładnie. Skąd ta krew na podłodze, nie wasza? Na 100% nie nasza. Może włamywacza? Pewnie tak. Zaplombowane dziury po kulach. Ktoś próbował ukryć dziury po pociskach. Zakładam, że nie macie z tym nic wspólnego. Nie. Oczywiście, że nie. Ochrona musiała gdzieś złożyć swój sprzęt. Jedno z drobnych poświęceń z mojej strony. Nie pierwsze i nie ostatnie. Wygląda na to, że pracownicy ochrony wiedzieli o włamaniu.
Jeśli chcesz iść na dach, to pozwól, że ja to zacznę. Jasne. Zepsuty? Już działał jeszcze kilka dni temu, ale rzadko z niego korzystamy. Możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych. Sprofanowali naszą prywatność, skurwysyny. Pod moim dachem. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukrywają. Zbyt długo. Koniec z tym. Gadasz do siebie? W tym domu nie postanie już noga żadnego... Od czasu, jak ciągle łazi za mną jeden taki ty. Moja głowa. Coś nie tak? Nie, przejmuj się mną. Rób, co masz robić. Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable. Ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie.
Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku, ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku? Może gdzieś tu zobaczymy odbiornik? Widzę drugą antenę, a obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłeś. Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Nie widzę innej możliwości. Nie wiemy tylko, dla kogo pracują. To co zrobimy z tym nadajnikiem? Na razie nic. Najpierw sprawdzę tego vana. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. Może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. Na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. Patrzą na polityków i widzą tylko fasadę. A za kulisami toczy się wojna o wpływy. To nie obywatele wybierają władzę. A kto? Grube ryby, ludzie cienie. Szpiegują takich peralezów, szukają haków, szantażują nas, manipulują wyborami. Nie podoba mi się to, Johnny.
dalej, dalej! Oczyszczyć! Huh?
wnętrze wypchane elektroniką, brak oznaczeń producentów. Modyfikacje niewykrywalne przez mój soft. Takich ciężarówek masowo nie produkują. Co oni tam trzymają? Podsłuchy? Może ten wóz należy do służb? Albo media szukają haków na peralezów? Przebiłem się. Jesteśmy w środku. Info lepsze niż w kartotekach policyjnych. Zdjęcia, historia chorób, podatność na neuroplastykę to jakaś baza danych. A to skany mózgów peralezów. Biologiczne matrycowanie, neuroplastyczność. Kurwa. A to niebieskie? Co to jest? Nowe połączenia neuronalne. Oni ich nie szpiegują, Johnny. Oni im mieszają we łbach. Czyli jak? Że ktoś tu dosłownie kontroluje naszych czystych jak łza polityków? Mhm. Te czerwone plamy to ślady pamięciowe w okolicach hipokampu. Widzisz, jak nachodzą na te niebieskie? No i co? Oni wdrukowują im nowe wspomnienia, zmieniają osobowość. To jakiś grubszy syf, Johnny. Ja pierdolę. Mają tu też inne króliczki doświadczalne poza peralezami. Ściągnij te dane. Będą chcieli je odebrać i wtedy się odsłonią. Kurwa, kasują całą zawartość. Nakryli nas. Wiedzą, że ktoś im grzebał w bazie. Ciekawe, czy wiedzą też, kto grzebał. Vi, masz jakieś wieści? Jeśli stoisz, to lepiej usiądź. To jeszcze grubsza sprawa, niż zakładaliśmy. To znaczy? Ktoś wami manipuluje i to dosłownie. Zeskanowali wam mózgi i stosują jakiś rodzaj warunkowania, żeby... Stop! Nie przez telefon. Jasne. Niedługo u was będę. Nie. Ty i ja musimy porozmawiać w cztery oczy. Będę na ciebie czekać w małym ramen shopie w Japantown. Wyślę ci namiary. W porządku. Będę. Usiądziesz? Proszę. Dziękuję, że przyjechałeś. Przytulne miejsce, ale jakoś średnio do ciebie pasuje, Liz. W sam raz na rozmowę w cztery oczy. W porządku. Rozmawiajmy więc. Przepraszam. Jestem trochę roztrzęsiona. Trudno mi zebrać myśli. Widzieliśmy się nie tak dawno. Czy w międzyczasie coś się stało? Nie, to znaczy... Stało się, ale nie teraz. To dłuższa historia, po prostu... Nie wiem, jak ci to powiedzieć, jak zacząć. Nigdzie mi się nie śpieszy.
Jakiś czas temu zauważyłam u Jeffa niepokojące zmiany. Jego osobowość. Na moich oczach stawał się innym człowiekiem, zmieniał się. To znaczy? Przestał czytać, zapomniał o ulubionym filmie, zaczął słuchać innej muzyki. Raz zaproponowałam mu wizytę na grobie jego brata, a on odpowiedział, że przecież jest jedynakiem. Wtedy zaczęłam się domyślać, że dzieje się coś złego, coś nienormalnego. Nie tylko z Jeffem. U siebie też zauważyłaś coś niepokojącego? Po pewnym czasie, tak. Znajomi wytknęli mi parę razy, że dziwnie się zachowuje. O, to musiało być trudne. Było. Wiesz, w takim momencie zaczynasz kwestionować rzeczywistość. Więc wiedziałaś, co mogę odkryć przez cały ten czas. Nie wiem kto, jak, ani dlaczego, ale zmieniają nas. Ten ukryty pokój w naszym mieszkaniu. Co z nim? Jestem pewna, że już go wcześniej widziałam, ale musiałam wszystko zapomnieć. Przerażające, co? Rozmawiałaś o tym z Jeffem? Próbowałam. Ale on był na wszystko ślepy. Śmiał się, że coś zmyślam. Kiedyś wspomniał mi o wycieczce, na której, przysięgam, nigdy nie byliśmy. I opowiadał mi o niej z takimi szczegółami, że prawie w nią uwierzyłam. A może to ty zapomniałaś? Może tylko tobie wymazali ją z pamięci? Jezu, nie wiem. Nic już nie wiem, rozumiesz? Ale to chyba nie wszystko, co? Którejś nocy zobaczyłam obcego człowieka w mieszkaniu, grzebał przy monitorach. Byłam już wtedy w takim stanie, że nie wiedziałam, czy wierzyć własnym oczom. I nic nie zrobiłaś? Nie pamiętam, co wydarzyło się później. Rano poszłam porozmawiać z ochroną. Nie wierzę, że nie poszłaś z tym do męża, tylko do ochrony. Myślałam, że wariuję. Wolałam najpierw zobaczyć nagranie z monitoringu. Oczywiście nic tam nie znalazłam, więc co miałam powiedzieć Jeffowi? A następnego dnia dostałam telefon. Od kogo? Od nich. Kimkolwiek są oni. Po drugiej stronie usłyszałam tylko zniekształcony głos. Nie przedstawił się. Grozili ci? Szantażowali? Powiedzieli, że stąpam po cienkim lodzie. Że jeśli będę dalej drążyć, Jeff może mieć wypadek. A potem wymazali połączenie. Jakby nasza rozmowa nigdy się nie odbyła. Dlatego błagam cię, Vi. Jefferson nie może się o niczym dowiedzieć. Nigdy. Od tego zależy jego życie. A może mówisz mi to wszystko, bo tak cię uwarunkowali? Może włożyli ci te myśli do głowy i tylko wykonujesz program? Wiem tylko tyle, że kocham mojego męża i chcę mu zapewnić bezpieczeństwo. Albo tak ci się wydaje. A co zrobi Jeff, jeśli mu powiesz? Znam go. Zacznie szukać na własną rękę. Nie, on nie może się o niczym dowiedzieć, to go zniszczy. Wiedziałaś, że włamywacz to ich człowiek, ale cały czas robiłaś mnie w wała, Liz. Nie miałam wyboru, nie wiedziałam, co robić. Chciałaś, żeby wszystko zostało po staremu, bo to dla ciebie wygodne. Wygodne? Masz świetne życie, sławnego męża, pieniądze. Nic tylko korzystać. Myślisz, że dobrze się bawię? Nie masz pojęcia, jak to jest żyć z takim ciężarem. Cholera, Elizabeth, ktoś wam grzebie w głowach. Chcesz to tak zostawić? A jaki mam wybór? Lepiej zginąć? Albo patrzeć, jak mordują mi męża? Więc mam okłamać pracodawcę? Powiem Jeffowi, że SSI szpiegowało dla jego przeciwnika, Holta. Ty tylko potwierdzisz moje słowa. A jeśli się nie zgodzę? Twój wybór. Ale pomyśl o konsekwencjach. To nie ty będziesz się z nimi mierzyć. Naprawdę zwolnisz SSI? Grozili ci przecież. Skąd ta nagła odwaga?
to, co nam robią, to jedno. Ale kiedy znalazłeś ten ukryty pokój, nie pozwolę, żeby obcy śledzili każdy nasz ruch. Nie w moim domu. Co za różnica? Biorę na siebie całe ryzyko związane ze SSI. Ciebie proszę tylko, żeby nie mieszać w to Jeffersona. Co? Mówię cię z Jeffem w Reconciliation Park. Będzie tam na ciebie czekał. Nie mam pojęcia, czy będę jutro pamiętać jeszcze te rozmowy, ale liczę, że ty nie zapomnisz o mojej prośbie. Nie zapomnę. Ale to wszystko, co mogę ci teraz obiecać. Do zobaczenia, Vi. Przejebane, co? Nie chciałbym być na jej miejscu. Swoją drogą, nakładające się na siebie wspomnienia, zmiany osobowości. Coś ci to przypomina? Ale my przynajmniej wiemy, co jest grane. To co innego. Przecież sam widziałeś, ci ludzie z premedytacją modyfikują ich umysły. O, zrobili z Peraleza high-techową marionetkę. O takich rzeczach mówiło się jeszcze za moich czasów. Subtelne zmiany w otoczeniu, zmiany wzorców, podprogowe warunkowanie. Wiesz, jak częstotliwość wibracji w twojej szczoteczce do zębów, albo pulsowanie światła w monitorze. Mówię ci. No i co byś zrobił na moim miejscu? Za tą konspirą stoją prawdziwi skurwiele, Vi. Ktoś musi ich dorwać. Nawet za cenę życia Peralezu? Cholera wie, jaki numer wykręci nowy burmistrz pod dyktando władców marionetek. Ale tak, od tego, co powiesz, może zależeć ich życie. Albo i nie. Trudny wybór, Vi. Masz już dla mnie czas? Cieszę się. Mogę tutaj trochę poszperać? Nie, ale możesz coś kupić.
Żadnego znaczenia, co mu powiesz. Cokolwiek postanowisz, cokolwiek zrobisz, nic już nie zmienisz. Co? Wiemy, kim jesteś. Wiemy, czym jesteś. Wiemy, co chcesz osiągnąć. Stąpasz po kruchym lodzie. Nie przekrocz granicy. Kurwa. Witaj, V. Musimy porozmawiać. Tak, wiem. Elizabeth już mnie wprowadziła. Wygląda na to, że dobrze zrobiłem, wynajmując fachowca. A co dokładnie ci powiedziała? Żadnych detali. Tylko tyle, że SSI szpiegowało nas dla tego sukinsyna Holta. Opowiesz mi coś więcej?
SSI nie pracowało dla Holta. To nie cię w głębszym bagnie niż myślisz. To znaczy? Nie sądzisz, że jesteś zbyt idealnym politykiem? Pochlebiasz mi. Nie, nie jestem, ale staram się. Tylko co to ma do rzeczy? Nie bierzesz forsy od gangusów, nie układasz się z korpusami. Ilu jest takich jak ty? Lubię myśleć, że wielu, tylko jeszcze się nie ujawnili. Zupełnie jakby to miasto na ciebie nie zasługiwało. Nie płacę ci za uprawianie ze mną jakichś gierek. Mów wprost. SSI pracuje dla ukrytej siły, która manipuluje twoim życiem. Wiedziałeś, że w twoim mieszkaniu znajduje się ukryte pomieszczenie? Do rzeczy. Umieścili tam sprzęt, o jakim ci się nie śniło. Ci ludzie wiedzą o tobie i twojej żonie wszystko. Obserwują każdy wasz ruch. Ktoś przejął twoje życie i zaczął kierować twoją karierą. Przyznaję, że było kilka wygodnych zbiegów okoliczności, ale... Zaszczepili ci przekonania, osobowość, może nawet ten sceptycyzm, który tak mnie wkurwia. Najwyraźniej chcą, żebyś był ich burmistrzem. Modelują cię jak glinianą kukiełkę. Kurwa! Muszę sobie przypomnieć, kto mi nakręcił tych z SSI. Nie możesz polegać nawet na swojej pamięci. Jeśli to prawda, nigdy nie będę wiedział, co w moim życiu jest prawdziwe, a co jest kłamstwem. Czekaj, był jeszcze ten włamywacz. Muszę do niego dotrzeć. Nigdy nie uda ci się go znaleźć. Nie, dorwę najpierw jego, a potem tych ludzi. Zdemaskuję tych skurwieli i zobaczymy, kto ma kogo w garści. Żartujesz? A jak chcesz to zrobić? Chcesz walczyć z siłami, które kontrolują twój umysł? Które programują każdy twój ruch? Musi być jakiś sposób. Nie masz z nimi szans. Przykro mi. Mój Boże. Muszę to jakoś powiedzieć Liz. Twoja żona wiedziała o całej sprawie. Liz? Jak to? Domyślała się od pewnego czasu. Elizabeth? Nie, powiedziałaby mi. Bała się o twoje życie, o życie waszej córki. Trudno jej się dziwić. Nigdy niczego przede mną nie ukrywała. I niełatwo ją zastraszyć, wierz mi. Dostała anonimową wiadomość, że ma siedzieć cicho. Zareagowała jak idealna żona idealnego kandydata. Postanowiła chronić rodzinę. To im nie ujdzie na sucho. Mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Zrobiłeś już wystarczająco dużo. Teraz musimy czekać. Co dalej? Nadal chcesz być burmistrzem? Nie zrezygnuję teraz! Nie po to startowałem w wyborach. Poczekam na odpowiedni moment i wtedy uderzę. Czy nie tego właśnie chcą? Dostaną więcej niż się spodziewali. A ty swoje pieniądze. Do zobaczenia, Vi. Powodzenia. Powodzenia. Co o tym myślisz? Moim zdaniem nie stoją za tym ludzie. Kosmici. Haha. Jesteś za młody, żeby to pamiętać, ale kiedyś sporo mówiło się o zagrożeniu ze strony przyczajonych w cyberprzestrzeni SI. Czyli kosmici. To bez znaczenia. Najważniejsze, że facet podjął rzuconą rękawicę. Mój człowiek.
V, już wiem, o co chodzi za Bunika. Uruchomiłam moje kontakty. Dawny znajomy kojarzył Graysona i trochę poszperał dla mnie. Sprawdził Bunika. To część doków kontrolowana przez Maelstrom. Okej, okay. A czemu te doki nazywają się Ebunikę? Bo zgaduję, że nie chodzi o zmarłego burmistrza. Źle zgadujesz. Jest tam stary kontenerowiec, nazwany tak na jego cześć. Znalazłaś Graysona? Naprawdę ma jakiś kontakt ze Smasherem? Padnij po mnie do Afterlife. Wszystko ci opowiem. Okej. Para nosotros, nosotros no tenemos una cosa, tenemos que ser que tengas.